Dzień dobry, Ada Nieogar Was wita. Co miałam się malować, ale stwierdziłam, że zrobię sobie peeling enzymatyczny. On jest super stopy, więc bardzo Wam go polecam. Więc tak, najpierw robimy peeling, a później dopiero wykonamy makijaż. Kochani, zobaczcie, jakie przepiękne. Dzisiaj Dawid kupił kwiaty. Fajnie się tutaj... fajnie wyglądają z tymi butelkami. O, może tak? I tu jest druga część, bo tak naprawdę kupił dwa bukiety. Teraz odwracam kamerę. Zabieram kamerę ze sobą, bo jedziemy w jedno miejsce, a później może z chłopakami na plac zabaw trochę, żeby się bawili, więc stwierdziłam, że to będzie dobry pomysł, żeby nagrać takiego weekendowego vloga. Ja jestem dzisiaj tak normalnie ubrana, zwykła czarna bluzeczka na ramionczkach, krótkie spodenki, bo w końcu się zrobiło ciepło, tak jak Wam rano mówiłam. Jest chyba 25 stopni, no i zegarek Daniela Wellingtona. Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym dniu vlogowania. Wczoraj bardzo mało nagrałam, praktycznie nic, ale kontynuujemy, chyba że zobaczę tam na komputerze, że było średnio, więc w ogóle tego nie wstawię. Dzisiaj mój kanał. Dzisiaj mamy niedzielę, tak, i jeszcze Wam może przypomnę, że u Ignasia od dwóch dni albo trzech na kanale jest nowy filmik. Nowy filmik, tak? Kochani, my już przyjechaliśmy, nie mówiłam Wam, ale przyjechaliśmy na obiad. Ta restauracja jest ogólnie w Kolumnie. Jesteśmy tutaj pierwszy raz, ale powiem Wam, że jest bardzo, bardzo dużo ludzi, że nie spodziewałam się, kolejka jest jakieś, na jakieś 15 osób, a to jest po prostu restauracja przy takiej ruchliwej ulicy, więc zobaczymy, co tutaj mają ciekawego, no ale widać, że bardzo dużo ludzi właśnie tutaj przyjeżdża coś zjeść, więc musi być przepysznie. Później Wam wszystko pokażę, co chłopaki sobie zamówią. Na mój, bo dzisiaj na mój nagrywamy. Możesz powiedzieć, gdzie jesteśmy. Nie chcę na mój. Jesteśmy na restauracji. Ale ludzi nie nagrywaj, później niedługo wstaję. Gorąco jest. Wiecie? Staśka nagrywa. Tu jest. Albo... Miejsce. Miejsce mamy, tak? No. Czekamy. Czekamy. Tata poszedł ze Stasiem, czekają, tak? Tak. I co będziesz jadł? No, chawę. Albo pierogi, tak? No. Albo no, pierogi, co mama. Pokażemy, tak? Będę pierogi. A pierogi? No. No, ja też ruskie. Możesz sobie pogłaskać, jak chcesz jeszcze. O. Co ja tam wrzucałam? Zobaczcie, jakiego mamy towarzysza, kociaka. Ignasiowi się spodobało, szkoda, że Staśka nie ma. Stasiek by był zachwycony. Patrzcie. Musisz głośno mówić, wiesz? Bo nie. Patrzcie, zrobiłem już zdjęcie tosta. No, to i chodzi, tak? Nagraliśmy wcześniej. Siedzi. Na kogo czeka? No, na swoją panię albo pana. Bo nie wy. Pokażę wam. Poczekaj, mama ci ustawi, no. Tak, nagrywaj. A my już wybraliśmy miejsce. Wielkie ono jest. Zobaczcie, kochani, jaką Ignaś ma porcję. Ja nie wiem, jak ty to zjesz. Jak to zjesz? I Stachu to samo. Chcesz Stasiu to? Stasiek. To je. Kochani, my już jesteśmy po obiedzie. Powiem Wam, że porcje tutaj są ogromne. I nie wiem, czy to mówiłam, ale ta restauracja jest w Kolumnie. Nigdy bym się naprawdę nie spodziewała, że będzie tyle osób przy takim barze przy drodze. I oni właśnie przyjeżdżają i ze Znojskiej Woli, i z Łasku, i z Łodzi. Gdzieś tam też Dawid widział, więc... No, możemy polecić, bo porcje są ogromne, nawet mamy, wiecie, to zapakowane na wynos, bo sami widzieliście, jakie chłopaki mieli wielkie porcje. Teraz wracamy do domu i zobaczymy, co tam będziemy dalej robić. A mamy godzinkę, no nie wiem, jakoś po 15, około 16. Cześć kochani, dzisiaj mamy poniedziałek, no i kontynuujemy. Ja wzięłam się na razie za sprzątanie. Od rana byłyśmy właśnie z Dawidem, mamą i z Ignasiem po wyprawkę już do przedszkola. Dajcie mi znać w komentarzu, czy już macie to za sobą, czy jeszcze Was czekają te całe zakupy szkolne. Kochani, jesteśmy w kuchni, bo stwierdziłam, że zrobimy kurczaczki. Pokażę Wam, jaką mamy fajną panierkę.
Czekajcie, ja może położę na stole i wam zaprezentuję. Zobaczcie, tutaj macie firmę i zobaczymy, jak to będzie smakowało. Na pewno będzie mega chrupiąca, więc zaraz otworzymy, zobaczymy, ile w ogóle jej jest tutaj. Wydaje się, że sporo. O kurde, ja myślałam, że to będzie takie chrupiące, to jest... Nie wiem, muszę zobaczyć, jak to w ogóle się robi, zaraz ogarniemy. Jak widzicie, nasze ciasto wygląda tak, wsypałam tą całą mieszankę, dodałam około 150 ml wody zimnej. I tak, no to najczęściej robi się jakieś krewetki, wiecie, owoce, morze, ale my tutaj mamy przygotowanego kurczaczka, więc zobaczymy, jak on będzie tutaj smakował. Myślę, że będzie bardzo podobny, jak my kupujemy na przykład... Chińczyku, wiecie, kurczaczki w cieście, więc już nie mogę się doczekać i mięsko fajnie przeszło przyprawami, bo już było dużo, dużo wcześniej tutaj przyprawione czosnkiem, niedźwiedzim, papryką, no. Już nam się rozgrzewa olej, nalałam go trochę więcej, wiecie, żeby to mięsko tak fajnie mogło się przysmażyć. Jak macie taką specjalną właśnie patelnię, no to warto w niej robić. My mamy niestety tylko zwykłą, bo ta nasza trochę już taka się zrobiła, wiecie, średniawa. Kochani, tak się prezentują... kurczaczki, jejku, drugi raz nagrywam i drugi raz na tym samym się zacięłam. Są przepyszne, jednego próbowałam, chrupiące, więc bardzo wam polecam. No i tutaj zrobiłam domowy sos czosnkowy. Wszystkie kurczaczki mamy gotowe, oczywiście ja sobie trochę podjadłam. Więc my robiliśmy z jednej podwójnej piersi i jednej pojedynczej. No czy jakby tak z trzech tych mniejszych części. I ta tempura poszła na raz cała, więc tak w sam raz było. Idziemy zobaczyć, co tam robi mały Staś. Oho, wodą się bawi. Stachu, pomachasz tutaj wszystkim, bo jeszcze ciebie nie było dzisiaj na kanale. Halo? Pomachasz? Co dzisiaj robisz? Zupę robisz? A z czym ta zupa? Powiedz, mamusi. Powiesz? Ojejku. Ucieka. Stasiek ostatnio jakoś do kamery, wiecie, co nie za bardzo, tak samo... Ej, gacie ci prawie spadły. Tak samo do zdjęć też jakoś nie chce, więc nie będziemy go tutaj zmuszać. Idziemy. Stasiu się bawi, robi sobie zupy. Dobrze, kochani, to nie będzie jakiś długi vlog, ale mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, naciśnijcie dzwoneczek, żeby dostawać zawsze powiadomienia. No i liczę na jakieś komentarze, żebym miała na co podpowiadać, więc buziaki, miłego dnia, miłego wieczoru, trzymajcie się, pa!